Siemano, z tej strony Tristus i razem ze mną są dzisiaj Jack Jay oraz Wiktor. Siema, w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy challenge 1 kontra 10 kontra 100. Zobaczymy, która liczba jest pod którą kartką, my tego nie wiemy. Dzipek przygotował dania, zaczynajmy. Więc ja pierwszy losuję, ile rzeczy mam zjeść i uwaga, 100! O kurde, dobra, czyli ta już jest zaklepana. Dobra, skoro Ernest wygrał 100, ja wybiorę to. Uwaga! 10! Okej, okej, nie jest źle, nie jest źle. Biedny Łukasz. I ku zaskoczeniu mojemu, 1! Co za pech! I przynajmniej się, ja jadłem śniadanie w przeciwieństwie do was. Okej, wylosowałem 10, zobaczymy. Uwaga! O! Winogrona! Ej, spoko! Zgadłeś, spoko, super! Ej, to ile ja tego mam? Ja pierdziele! Jak ja mam punkt na tym nabić, niby? To jest autentycznie 100 winogron, no i ja ci nie pomogę z tymi winogronami. To jest smutne już. Bo ty jesteś takim naszym rodzynkiem, stary. Smacznego, smacznego. Dziękuję. A jak jest dobre, to za godzinę wylosujemy może drugą rzecz, jeżeli się uda. Powodzenia. Nie no, dobra, ja pasuję. No jak? No przecież to jest challenge, pierwsze zadanie. Zjedz jak najwięcej możesz. Nie możesz wygrać nagle. Istnieje coś takiego jak trade, gdzie w momencie, kiedy ja przechwycę Ernesta 100 zadań w następnej rundzie, kiedy wylosuję, mogą mu oddać swoje, ale on musi wtedy to zjeść, czy nie ma takiej zasady? Czy jest niepisane? Nie jest pisane. To jest dobre, zjedz to. Właśnie z tej strony. Tego to takie zachęcające. Ten mi się podoba. Ej, nie, dobra chłopaki, ja już mówię, ja tego po prostu nie jem, bo... Nie, zrób tak jak magiczna sztuczka, zakryj to i już nie będzie, zjadłeś. Uwaga, uwaga! Złoć za brzuch. Dobra, dobra. Nie chcesz punktu? Wiktor, musisz zjeść wszystkie albo nie masz punkta. Zanim to wylosujemy, no dawaj, dobra. A teraz szybko, losujesz, stary. Od razu losujesz. Uwaga. O, 10. Dobra, Łukasz drugi, ja losowałem pierwszy ostatnio. Przyzwoicie, biorę pierwsze zawsze. A, to się tak odczepia. Jest! No nie! O co wam chodzi? Ale może nie będzie setka. Dobra. Odkryjmy tą tajemnicę. Ale nice. Wiktor? No ja mam 10 w takim razie pączków. O, no takie... No średnia porcja. Średnia porcja, tak. No to mogę. Ale za to ty... ile ja mam? Ale za to ty? Tłusty czwartek, co dzisiaj mamy? Piątek. Dobra, spróbujmy. Ale dobrze, O kurde, on jest uznadzieniem. Zarąbiszcze. Zarąbiszcze. Aczkolwiek wątpię, że to zjesz. Jack, ja nie zjem. Jack by to zjadł po prostu, o! Ale stary, ty? Nie. Ale nie ma szans. Ty zjesz to wszystko? Mogę ci oddać, ale tylko jednego. Na one bite'a tylko, żeby pokazać widzom, bo jeszcze nie robiłem. Dałeś, stary. Pokaż, czy nie wyszedłeś z sprawy. Stary, a dwa na one bite'a dasz radę? Ja nie mogę być gorszy, że wiecie tak naraz. Stary, ja spróbuję zjeść dwa. Wiktor. Wiktor. Nauczy ty hańby przynosisz rodzinie jedzeniowej. Patrz, Wiktor. Tak to robi doświadczony kolega z YouTube'a. Co? O, no. Nie wyszło się z sprawy. Chyba kolejny bez punktu chłopaki będę miał. Ej, no serio ci słabo idzie. Że się zjadłeś jakieś 86 pączków, więc jest nieźle, stary. Jest naprawdę dobrze. I zostaje jeszcze tylko 14. Za jednym gryzem jeszcze to zjadłeś, więc było dobrze. No ale, o Wiktor, ty to zjadłeś. O, stary, no problem. O, ale z pączkami, z winogronami nie poszło, ale z pączkami to tak. Jak to, że zjadłem wszystkie winogrona? Proszę o więcej. Ale i tak zjadłem najwięcej z was. To prawda. No dobra, dwa punkty, zero. Czas się teraz zastanowić. Za każdym razem trafiałem na pojedynczą sztukę danego produktu i nie chcę się przejeść, szczerze mówiąc, dlatego musimy wybrać jedną z trzech kartek. Jak nie zauważyliście jeszcze, są trzy. Dobra, trzy. Wybieraj. Dobra, już! Jest! Jeden znowu! Dobra, teraz wybieram Dziękuję drugi. Bardzo. Niemożliwe, żebym znów na setę trafił. 10! Jest! W takim razie mam 100? Nie! 100. No dobra, dobrze. No dobra. Może uda mi się punkta zdobyć pierwszego. Zobaczymy, jak bardzo przerąbany ma Wiktor. Uwaga! To są halsy. Nutella! No. No dobra, no pakuj dobra. Wszystkie naraz, odpakuj i wszystkie naraz. No. Taki wielki typ. Trzeba, a ile ty to w ogóle już nic nie... Ile on ma? Ja pierniczę, pokaż to. Pokaż to. Ten odcinek jest ciężki. Ja trzymam. Czy też wam jest przykro, jak patrzycie, jak mało musi jeść Łukasz? No.
tak schudłem ostatnio na tych odcinkach. Spróbujmy wsadzić wszystkie na raz. Tak do buzi, nie? Ty spróbujesz wsadzić ja wszystkie spróbuję. Na raz. Ej, ja też! Łukasz, udało ci się, więc wygrałeś stówę. Patrz na to, patrz na to. Ej! Patrz, ser, nie zdobyłeś punktu! Nie! No dobra, na próbę spróbuję tyle na raz wsadzić. Ile nie, jest? Zrób wielką wieżę z tego planu. 8. Pomogę ci odpakowywać. A nie, to tak brzydzi wiesz. Nie brzydzę się, spokojnie. Tak? To dobrze. Kojarzycie jak są takie paczki, w których są same takie odpakowane? No. To wyobraź sobie jak przerąbaną ma pracę gość w fabryce, który musi odpakowywać wszystkie i wsadzać bez papierka do środka. Tak samo z kitlesami, które nie mają tej spółki, jak młotkiem jak musi odpakować. No. Ja, strach pomyśleć co się dzieje na świecie. To jak buty robię. No dobra, nie, stary, na razie tyle. No wie. Chyba, że chcesz przegrać. Na razie ci kiepsko. 20 to było. 40. Ponoć jak się stary połknie od razu, to nic nie powiesz. Przecież na nie odpakował. Ale dobrze Wiktorowi idzie, trzeba przyznać, że to zjadł szybko nawet. Nie? Czy jesteśmy zgodni, że chcemy iść dalej? Tak. Zdecydowanie. Dobra, za każdym razem miałem 10, tylko ostatni raz miałem 100. Mam nadzieję, że będzie w końcu jeden. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. 100! Gdzie jest cieplej? To! Okej, 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 okej. Jak dla mnie to się nic nie zmieniło. Jest! Jeden! Za każdym razem! Wiecie, miałem opcję, że tu albo tu. Co w tym może być? No zapach. O, chyba zapachem nie powinno się. No. Też coś czułem cały czas gdzieś po myśli, coś czułem. Wiadomo co to jest i wiadomo, że nie ma szans najbardziej ze wszystkiego, żebym to zjadł. Stary, ja nie wiem co to jest. Patrzcie. O! Ej nie, to ja nie do końca wiedziałem. Leczo. Okej, 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 okej. Okej, okej. Masz to samo? Okej. Ale smutne to jest. Masz nóż i widelec może? Pokroję sobie chociaż. Czekaj, skoczę po ketchup. Łap. Panowie, trzeba to oczywiście po ketchupić, no bo inaczej jak to jeść niby, nie? Tak. 1 kontra 10 kontra 100 kropelek. O, no. Dobra, więc zacznijmy od twojej jednej kropelki. To była czapka Mikołaja, naprawdę. Dla mnie, kilka kropeleczek. Stary, ja sobie sam, daj pójść. Ja, stary, tak... Jedna kropelka będzie dla mnie. Mhm. O. Okej, dobra. Bardzo smutno to wygląda. To jest właśnie widać. A, tam dobre. Stukniemy się parówą. Co? Nie wiem, czy sobie stuka parówą. No dawaj, dawaj. Może Łukasz zechce. Nie mam problemu. Dawaj, Ernest! Ej, czy to jest ostatnia? Nie. Przedostatnia. Oby nie. Bo jestem głodny. Łukasz, lepiej. Można ile mam punktów? Jeden? Łukasz, mikser. No. I w mikserze z taką wodę z tego wypić. W tym momencie ja to przestaję jeść. Nie, tylko. Zmiksować i schować z wodą, żeby się, wiesz, trochę więcej powierzchni zajmowało i parówki na nowo zrobisz, w komorkach foliowych. I zanim ugotować w wodzie. Dobra, panowie, dziękuję. Co? Ja kończę. Stary! O nie. Co jest? Łukasz jest zawodowym parówczanem po prostu. Ale stary, ty wiesz, to jest możliwe. Wiesz czemu tak jest, bo on cały czas trafiał jedynki. Bo no on jest głodny przecież. No właśnie, no. Nie wiem, ja nie mogę aż na to patrzeć, a co dopiero to jeść. Przesada, stary, przesada. No ja już wiesz. Niezła, ale chyba mnie nie smakuje. Więc ostatnia konkurencja. Łukasz już ma 100 punktów, ja mam 1, Wiktor ma 4. Tak. Pora na losowanie. No proszę. Piąteczka. Teraz ja zaczynam. Mam nadzieję, że chociaż raz nie wylosuję 100. Uwaga, 10. Jest dobrze. Wybieram ten. No jest, mówiłem. Dwa razy to, dwa razy to, dwa razy to. Koniec, dziękuję. Jak to jest możliwe? Jakbym się nie spodziewał. Super. Nice. Co mamy teraz? Ooo! Ej, fajnie. Ej, to nie jest 10. Ja chcę złożyć zażalenie. To jest porcja średnia, porcja średnia. Najlepsze jak powiedzieliśmy, że to jest coś ciężkiego. Aha. To jest najmniejsza rzecz ze wszystkich. Ja myślę, że to orzeszki. Tak, spoko. Nie, no to też nie będzie źle. O, ale dobrze, pojedynczo. Dasz radę. Stary, nie jest źle, nie jest dasz radę, no. Spoko. Problem jest, że on musi to policzyć. O. Daj, Wiktor. Szybciej, szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Chcemy jeść kolejne danie. Dawaj, Wiktor! Dawaj, no! Czemu? W ogóle! Mamy lejek? To wsypiemy. O, tak, przez czekaj, lejek. Stój, dobra, stój. Dawaj. Czekaj, stary. Masz. O, mam lepszy to pomysł. To schowaj do buzi i tyle.
Zajebisty pomysł. Ale patrz, tu jest dużo. Jak stracić punkt, gdzie wszyscy się starają? O! Dobrze. Dobra, te orzeszki to było ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że będzie jeden. O! Yes! Super, dobra, bardzo się cieszę. Moim wyborem jest trzeci, tak jak mówiłem wcześniej, czyli 10. Jest git, pasuje mi. Serio? Dawno nie jadłem 100. Bardzo się cieszę. Przechodzimy do ostatniej rundy. Dobra, no to udało się wylosować jeden. Ciekawe, co to będzie. Dawaj. Tik-tak! Ale jaki? Zobaczmy, ile mamy my. Okej, okay. To jest 100, to jest łatwe. To jest łatwy challenge tym razem. Nie! Stary, szybko. O! Nie spodziewałem się, ale zarobiste są. Ale to trzeba ssać. Nie będę ssał. Spoko challenge, fajnie, spodobało mi się to. Jeszcze parówki czuć. Ernest, szybciej! Mhm. Teraz ty robisz kartkę i ci wsypujemy. Ernest nie ma czasu. Weź na raz wszystkie. Tak jak my robiliśmy. Mhm. Tak jak ja zrobiłem. Tak jak my robiliśmy. Więc to była ostatnia potrawa w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. I być może wygrałem, prawda? Nie wiemy, ile kto miał punktów. Więc widzimy się już jutro. To było na tyle. Na razie. Trzy.